Witam w kolejnym odcinku z serii survivalowej. Dzisiaj pokażę, jak zrobić kompas w wypadku, gdy nie posiadamy kompasu. Najłatwiej będzie to zrobić w domu, ponieważ w domu mamy dostęp do igły, magnesu. Jeżeli nie, to nawet magnes możemy znaleźć w słuchawkach od komputera na przykład. Wystarczy tylko, że rozwalimy głośniki. Ucho od słuchawek i wtedy w środku znajdujemy magnes, dość mocny, bo nawet neodymowy. Takie coś możemy znaleźć w naszych słuchawkach. No i mamy igłę, mamy jakiś tam pojemniczek, dostęp do wody, a jak nie, to mamy chociaż trochę wody i mamy jakiś korek, który będzie sprawiał, że nasza igła będzie pływać po tafli wody, która w tym momencie będzie pełniła rolę środowiska, takiego samego jak w kompasie, pełni rolę to jakiś olej, alkohol czy coś innego, tak? Potrzebujemy jakiegoś płynu i nasza igła musi również pływać po powierzchni. Co więc zrobić, gdy jesteśmy w lesie, tak jak teraz? Możemy wziąć jakieś liście, coś, co będzie po prostu robiło za, powiedzmy, platformę dla naszej igły. I co musimy zrobić, żeby przygotować najpierw nasz kompas? Musimy naszą igłę namagnesować. I jak to robimy? Bierzemy nasz magnes i od, to jest ważne, żeby zapamiętać, od igły tutaj, główki naszej igły, ciągniemy magnesem kilka razy, kilkadziesiąt razy nawet może, żeby igłę namagnesować. W tym momencie będzie ona wskazywała północ, południe. I to jest nasza podstawa kompasu. No powiedzmy, że jest namagnesowana. Później to sprawdzimy jeszcze. Mamy tutaj kompas, dlatego właśnie specjalnie. Jeszcze ją sobie odłóżmy na razie. I do naszego pojemniczka, który będzie pełnił rolę kompasu, nalejmy trochę wody. Weźmy teraz coś, co będzie pływać i zapewni naszej igle również jakąś pływalność. Połóżmy to na tafli wody. No i to jest najtrudniejsza sprawa, czyli tak zrobić, żeby igła nie zatonęła. O, działa. Znaczy, nie tonie przynajmniej. Tutaj widzę, że się przylepiła już do pojemnika. Nam chodzi o to, żeby się właśnie nie przylepiała. I teraz sprawdzamy, jak ona pokazuje północ. Dlaczego było właśnie ważne teraz to, żeby zacząć namagnesowywać igłę od strony główki? Bo teraz główka będzie nam pokazywać północ. Jak widać, ułożyły nam się, no, prawie się pokrywają. Igła tutaj tonie. Właśnie dlatego to jest najtrudniejsza część, żeby wprowadzić igłę w taki sposób, żeby nie utonęła. Za duży kawałek. Znajdziemy jakiś pływak, dlatego mówiłem, że w domu będzie łatwiej. W domu można znaleźć jakiś korek od wina. Można go odpowiednio przyciąć, zrobić taki pływak. Nawet igłę można wbić wtedy. Taką już namagnesowaną, można mieć wtedy kompas przenośny. A tak to trzeba się dość sporo namęczyć, żeby właśnie odpowiednio ułożyć nasz pływak, żeby nie zatonął. I naszą igłę, no i lepiej, żeby też pojemnik był nie metalowy, tylko właśnie plastikowy. No i tutaj widać, że się wskazówki kompasu pokryły z naszym prowizorycznym kompasem. Czyli główka igły wskazuje nam kierunek północny, a grot igły wskazuje kierunek południowy, jak widać. Wystarczy magnes ze słuchawek, bądź w domu jakikolwiek magnes. Znaczy, im mocniejszy, tym lepiej, wiadomo. Dlatego jakiś neodymowy, nie jakiś tam z lodówki, bo takim z lodówki to trzeba będzie
ktoś dużo pracować, a taki ze słuchawek, z jakiejś elektrośmieci wygrzebany idealnie się nadaje. Do tego woda, igła, pływak, jakiś pojemnik, najlepiej plastikowy, ale metalowy jak widać również może być. Dlatego właśnie zawsze również warto mieć w zestawie survivalowym, wiadomo, igła niezbędna, ale również może się czasem przydać magnes. Tak wykonanym kompasem również możecie wskazywać północ, nawigować podróż. Dziękuję za uwagę, no i cześć.